Czwarta część dzisiejszego nagrania, 31 października, dzienniki wojenne. Kończyliśmy odpowiadać na pytanie jednego z widzów a propos stosunków między różnymi ugrupowaniami partyzanckimi. Prosimy bardzo. Właśnie dowódca pułku pokazuje mi tą grupę, ten wóz i tych cywilów. Mówi, słuchaj, mówi, to jest grupa skoczków rosyjskich, którzy mieli tutaj zamelinowane wcześniej materiały wybuchowe. Oni są teraz w okolicy gdzieś Jędrzejowa, a ten wóz tych pięciu partyzantów przyjechali część materiałów zabrać, materiałów wybuchowych, amunicji, zaopatrzenia jakieś. O. Cukier przeważnie też mieli, takiego zaopatrzenia. I nie chcę, żeby tu ktoś z naszych tam, jakaś prawda, przewrażliwiona warta czy coś, żeby im jakieś kłopoty robili. Jedź wyprowadzić ich spoza strefę naszych jednostek i niech sobie spokojnie jadą tam z tymi swoimi sprawami. Widzisz, nie było mowy, żeby, prawda, co zabrać im tam czy rozstrzeliać, czy co? I do tego, no ja wytłumaczyłem im jako tako tam Ruska Polska, że jaka jest decyzja tego. No to bardzo się ucieszyli. On mi się przedstawił jako dowódca. Był tam jakiś młodszy lejtnant Pietia. No to on był taki Pietia, jak ja, ten, Zawała. A ja Zawała. No to хорошо, to my sojuszniki. Że on mi da, prawda, jakąś pamiątkę po mnie. To mi nasypał woreczek amunicji do pepeszki, a myśmy pepeszki też już mieli, ale taki spory woreczek. Ciężkie to były pepeszki, taki sypał mi woreczek cukru, bo wtedy gdzieś nawet cukrownię oni rozbili, to mieli tego cukru sporo. I no i do tego tabaki dużo i żeśmy się pożegnali, pieta. Po pewnym czasie tam w innych sprawach we dwójkę z moim sierżantem żeśmy przechodzili w okolicach Jędrzejowa, a tu pędzi taka oddział kawalerii, ale rosyjskiej, w mundurach. Rosyjskie. No bo to już tu byli. Oni się tu już kręcili, prawda? I jeszcze tutaj Niemcy byli. Ale już oni tutaj padali czasami. Do Daleszyc to tam podjeżdżały tankietki. A tu taki oddziałek konny
i z tego oddziałku jeden z takim fasonem kawaleryjskim, tak na, jak cyrkowiec, zrobił takie salto, skacząc z tego konia i do mnie pędzi i... No, nie poznajesz, ja Wania. A Wania, nie Pietia. No co u ciebie, co u ciebie? No хорошо. Niedługo będziemy bili tutaj, prawda, już Germańców i dobijali. To się zobaczymy, zobaczymy. No nie zobaczyliśmy się już więcej. No ale wiesz, taki sam ten moment tego. I to, że nikt ich nie zatrzymywał tu, że byli, prawda, uzbrojeni, wieźli broń i wieźli co, do wrogiej jednostki? Nie, wieźli do tych, którzy walczą z Niemcami teraz. A wracając do konspiracji i do Kielc, do tego bieżącego czasu, w którym teraz jakby jesteśmy w naszej opowieści. Gdzie dziadziuś mieszkał? Jakie warunki, jak wyglądało mieszkanie? Z kim? Który to był? To był rok. 44. Nie, chyba wcześniej. Same początki konspiracji w Kielcach. Same początki konspiracji w Kielcach. Jak założyliście firmę przewozową z ojcem? To mieszkałem w mieszkaniu ciotki mojej Niusi. Na tej Syraki, która się wyprowadziła z tego mieszkania do Szewc. Mm-hmm. I ona mieszkała w Szewcach, a tu było jej mieszkanie i opiekowała się taka jej służąca. Mieszkaliśmy w tych Kielcach, na ulicy Szerokiej. Szeroka była. To mieszkaliśmy najpierw tu, potem, jak już mieliśmy się pobrać, to ja załatwiłem sobie mieszkanko na Poniatowskiego pod numerem 13. Pokój z kuchenką, bo tu już byliśmy pełni zakonspirowani. Tu się już i w tym moim pokoiku właśnie te szkolenia odbywały czasami. No ja swoje, Niusia swoje. Także to w tych Kielcach aż do mojego wyjazdu do Olsztyna. Okej, okay, a na samym początku konspiracji, jaki dziadek miał, co dziadek myślał o jak się skończy wojna, kiedy się skończy, co się dzieje na świecie, jakie wy młodzi ludzie, 20-letni, proszę w konspiracji siebie walczący mieliście jakby, czego oczekiwaliście? Trochę to głupio było to oczekiwanie, bo mnie się zdawało, że ta wojna to będzie tak jak pierwsza wojna światowa. I zresztą takie były poglądy w wojsku w ogóle. I takie było nastawienie i przygotowanie nas niektórych, że prawda, na przykład, że
grupa tych podchorąży, którzy już na przeddzień wojny została wysłana do Modlina, do tej twierdzy, to było takie założenie, że to my. I rzeczywiście byliśmy tylko wybrani z pierwszymi lokatami. Bo to, wiesz, te lokaty zawsze były tam te pierwsze. Tych chyba 12 nas było pierwszymi lokatami, że my będziemy w tym Modlinie, że my będziemy szkolili rekrutów, że my będziemy, prawda, doszkalali specjalistów, a wojna to sobie gdzieś tam będzie, w okopach, prawda, że będziemy tak jakby na przykładzie pierwszej wojny światowej, że się latami siedzieli w tych okopach. No to nie zwłaszcza, że ty jednostka tam w tym. Chociaż jak przyjechaliśmy, to już się zaczął ta jednostka, bo to był ośrodek taki szkoleniowo uzupełniający. To był w Warszawie, ale już się przenosił do Brześcia i właściwie my powinniśmy od razu być skierowani do Brześcia. A nas jeszcze zatrzymano cały tydzień w Warszawie i prawda, rozmaite funkcje żeśmy dostali w Warszawie. I z dużym takim spokojem, prawda, te bieżące bombardowania, zwłaszcza, że Niemcy się bezpośrednio tak Modlina nie bombardowali, no bo to jest tam te metrowe mury, ta twierdza i schrony jeszcze pod tym, to niewiele nam tam mogli zrobić. A to nadlatywały przeważnie lekkie te, albo te średnie sztukasy, albo myśliwskie. To żeśmy się nie wyobrażali sobie jeszcze tego okrucieństwa wojny. Dopiero jak to, jak musiałem się przedostać z naszą grupką trzyosobową do Brześcia i dojechaliśmy do Mińska Mazowieckiego. A przyjechaliśmy do Mińska w jakieś 2 godziny po bombardowaniu, po dziennym bombardowaniu zwykłego miasteczka, niechronionego, prawie żydowskiego, handel żydowski, to był Tomaszów, właśnie ten Mazowiecki. Tylko że tam był duży poligon też. To Niemcy chcieli zniszczyć i ten poligon. I te miejsce, no w ogóle terrorystyczny taki nalot był. No to tych dzieci pozabijanych, tych Żydków, wiesz, i to leżało na ulicy. O, dopiero to mnie uderzyła ta sprawa tej wojny. A w tym Brześciu to odkryłem w sobie zalążki klaustrofobii. Wiesz, bałem się zamkniętego pomieszczenia. Ja wolałem stokroć
wybiec w pole i położyć się w bruzie, w kartoflach, to było najlepsze były kartofle, bo były te bruzdy, takie tu się jeszcze, te ręciny, przecież to był wrzesień. Widziało się, gdzie te bomby lecą, to nie pomagało, ale proszę ciebie, jak już tak, a zdawało mi się, że w schron, w piwnicy, że jak rąbnie, to od razu kładamy do szyby. Dlatego ja z dziećmi przecież to uciekałem, jak mieliśmy, mieszkaliśmy na Poniatowskiego. To mama tam gdzieś w kąciku na parterze z tym z Ewą. Ja z Ewą na ręce ją do piwnicy i jeszcze wybierając sobie piwnicę dużą i pod sklepieniem. Nie tu, prawda, nie pod sufitem, tylko pod sklepieniem. Zawsze tam już kombinowałem i to mi się udawało rację wcześniej. I bezpiecznie. Skąd w czasie okupacji konspiranci brali broń w Kielcach? Jak się uzbrajali konspiranci w czasie okupacji w Kielcach? Kielce dosyć sporo broni było zakopane. Przez Wojsko Polskie? Przez Wojsko Polskie, tak. Dużo broni później było pod Kockiem. Ostatnia ta bitwa. Bo tutaj to żeśmy broni prawie dobrej nie oddali. Wszystkie to były uszkodzone albo pochowane, ale to masówki były. Takie groby były, prawda, z karabinami. No, zaraz po okupacji ja byłem z Jarkiem Słupskim w końcówce wojny. Wiesz, kto to Jarek Słupski? To był ten generał, taki mój kolega, z którym z rocznika mojego. I obydwaj żeśmy uciekli z niewoli. I obydwaj, on nie miał gdzie, nie miał rodziców. I tak jako żeśmy się zaprzyjaźnili i normalnie moi rodzice go zaprosili, to Jarek, będziesz mieszkał u nas. I tam na tych właśnie, na tej ulicy tej szerokiej, pod Szczecinie, tam on mieszkał ze mną, jako taki syn, mówili mamo do mojej mamy, tato do ojca, prawda. On był bardzo dobry do roboty, trzeba było to z któregoś piętra tam codziennie przywieźć skrzynię węgla, które było w piwnicy. No to myśmy kolejkę, raz ja, drugi raz on, później wykombinowali, że będziemy grali w marynarza, kto idzie po węgiel. I wiesz, te palce, marynarza, to się liczy. Ponieważ ja jakoś zawsze wygrywałem, to jak mama, chłopaki po węgiel. To Jarek mówi, to już ja idę, mamo, idę. I tak przegrał. I schodził
po wojnie. To te pierwsze takie mieszkanie nasze. Tu jeszcze coś chciałem powiedzieć. Aha, no o tej broni dalej, jak żeśmy. Była produkcja broni. Produkcja broni w Suchedniowie. Byłem tam też, jeździłem oglądać to, no i żeśmy dostawali te takie polskie pistolety. No i były te sławne steny, które nam zrzucali, ale stosunkowo mało broni zrzucali nam z zachodu. Sten zupełnie taka prosta, rura taka, kolba wygięta tylko. No to taki był, prawda, to można było piasek rzucić, a później wytrząsnąć i strzelać, To były i naszej produkcji też. No to takiej masówki olbrzymiej nie było. Z dozbrajania były całe te akcje dozbrajania broni. Ale najwięcej to właśnie tej co pozostało po wojnie. Mm-hmm. Tej broni było najwięcej. A w jaki sposób dowiadywaliście się o tym, co się dzieje na świecie? Czy kupowało się gazety, czy słuchało się radia? Proszę w czasie ciebie... okupacji oczywiście. Tak. Były gazety niemieckie, Krakauer Zeitung był taki, tam Warszauer Zeitung, gdzie oczywiście to była gazeta niemiecka, ich redakcja, ich zarząd, ale zawsze tam, prawda, nasi konspiratorzy siedzieli w tym. Na przykład, no taki, może to jeszcze jest, może ja to jeszcze znajdę, jakiś Krakauer Zeitung, krakowska gazeta, gdzie był napisany głupi wiersz, ale taki wiersz taki o czymś tam, w kwiatkach, o dupie Maryni, taki o wiersz. A pierwsze litery, które były większymi w każdym wierszu. Były Polska walczy. Albo też jest takie jakieś... No, kupowałem prasę niemiecką. Też, bo szczególnie oni wydawali dużo tej prasy takiej propagandowej, ilustrowanej. Te zdjęcia, wiesz, te ciekawe zdjęcia były, ale były ciekawe, bo tam była ciekawostka, że prawda, że znowuż bandyci Amerykanie, angielscy zbombardowali dom niemiecki tutaj, to To się wychwytywał to, co, gdzie i walczą. Także niektóre opisy walk albo walki, wyjazd pod Narwik, ten Narwikiem. To z prasy się dużo można było dowiedzieć tej prasy niemieckiej. No okej. Okay. Myślę, że na dzisiaj nam wystarczy. Nagraliśmy chyba bardzo dużo. Tak, no.
Czyli jesteśmy w tej chwili tak naprawdę, następne nagranie będziemy zaczynać dalej jakby w konspiracji, będziemy już rozmawiać o rozwinięciu konspiracji do wojny partyzanckiej. Chyba, że będziemy mieli jeszcze jakieś epizody z czasu taki, konspiracji. To taki, sobie najwyżej to nagramy. Takich szczegółów z walk partyzanckich i wojskowych i rozminowania. No dobra. Rozminowania. Proszę sobie. I do tego, prawda, jak nas załatwiano w wojsku, w tym Ludowym Wojsku Polskim. No tak, ale to może to jeszcze mamy czas, no ja myślę, Ja mówię, do tego dojdziemy jeszcze. Ja to mówię perspektywicznie. Tak, oczywiście. Do tego dojdziemy. No dobra, to co, kończymy na dzisiaj. Dobra.